tak żeby się nie rozgadywać długo, to tak naprawdę, w wojsku w 1984 roku, jak byłem w Pomorskiej Brygadzie WO, byłem na szkółce podoficerskiej, no i tam zobaczyłem coś, czyli zobaczyłem wystawę taką malarską, gdzie powiem szczerze, jako żołnierz sprzątałem tą salę. No i jak posprzątałem, popatrzyłem, to nie mogłem się napatrzyć. I wtedy trafiłem jakiegoś takiego minimalnego bakcyla, że na pewno coś spróbuję robić w tym temacie. To był początek, decyzja. No więc tak, materiałowo i sprzętowo było strasznie, bo to były lata tak zwane, że trzeba było należeć do Związku Artystów Plastyków Polskich, a ja wiadomo, ani wykształcenia w tym kierunku, ani możliwości zakupu czegokolwiek w jakimkolwiek sklepie w Szczecinie, gdzie nawet próbowałem, poszedłem fizycznie i odmówiono mi, bo pan nie ma. Więc co trzeba było zrobić? Ten sprzęt jakoś zdobyć jako taki, ale żeby był. Więc malowałem tak zwanym niczym. Farby jakieś tanie, polskie, to gdzieś tam załatwiłem, to jakieś pętle, coś, jakieś ołówki, kredki najzwyklejsze. No i próbowałem zobaczyć, czy coś z tego wyniknie. To humorystycznie powiem, a propos wrócę z tego wojska. Podstawa moja była taka, żeby zacząć właśnie od konia, gdzie zrobiłem bardzo wielki błąd, bo dlatego, że jeśli coś próbuję cokolwiek namalować czy narysować, to należy zacząć od jakichś form takich formistycznych, typu, nie wiem, coś owalnego, jakiś trójkącik, szklaneczka, może martwa natura. A ja właśnie miałem u dowódcy mojego politycznego w gabinecie wiszący obraz Jacka Malczewskiego w burzy. No tak się napaliłem ostro, że stwierdziłem, że na pewno dam rady, ale nic nie wiedziałem o malarstwie, jak mówię też na zasadzie żartu, jak narysowałem to i jakoś tam namalowałem tymi farbami, to niestety to krowa była, to nie był koń. Później już były próby, ileś tam razy prób, jakieś tam szukanie właśnie wiedzy, jak namalować konia, jaką ma budowę, odległości między jedną tam częścią ciała a drugą, wysokości, światło, takie tam rzeczy techniczne, które coś trzeba było wiedzieć. No i się szukało książek, zadawałem się z ludźmi, którzy mieli lepsze szkoły w tym kierunku, chodziłem na tak zwane warsztaty, uczyłem się od tych ludzi, tak to wyglądało. No, czym się zajmuję? Więc tak, czym się zajmuję? Trochę muzykuję, w Łobzie w orkiestrze chodzę na orkiestrę dętą, gram troszeczkę na saksofonie tenorowym. A tak od zawsze też, od dawno, dawno, jak byłem, miałem 20 lat czy 19, to założyliśmy w Łobzie pierwszą hardrockową kapelę rockową. No i graliśmy trochę tam na tych gitarach. No także to mi zostało, tam z muzyką, że tak powiem, na co dzień. Nie mógłbym być żyć bez muzyki i w ogóle bez słuchania. No nawet pracowałem w sklepie muzycznym kiedyś też się jakoś tam spełniałem. I dzisiaj też tutaj naszego kolegę tu mamy, też próbujemy coś złożyć, jakiś zespół jeszcze dodatkowo oprócz orkiestry. Więc tak średnio, nie wiem jak to na to pytanie odpowiedzieć, ale wystawiałem też w Łobzie. Myślę, że część wie, a część chyba po prostu nie wie. No trudno mi jest odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Znaczy w tej chwili jest ten jakiś tam dorobek, który tu mamy w tej chwili, także, ale jeżeli chodzi o to pytanie, że one mogą tam gdzieś być, to faktycznie są. Kilka jest, mówię, w Monachium jest, są w Szwecji też obrazy, w Polsce to są w Szczecinie, w Poznaniu, w Łodzi, w Stargardzie są i gdzieś jeszcze, gdzie też już nie wiem gdzie. Bo to jak to się mówi, dałem w prezencie, część tam jakoś zbyłem, także nie wiem jaka jest historia tych obrazów, których tutaj po prostu nie ma. No, trzy rzeczy mam zaczęte, dwa nieskończone, mokre, bo może nawet dzisiaj przywiózł, ale po prostu taką scenę batalistyczną maluję z lat, powiedzmy, lata oczywiście na koniach, czyli żołnierze, lata chyba taka kawaleria, taka lata 40, może początki, coś takiego, taki coś temacik w tym momencie, nie? Chociaczkolwiek tam jeszcze jedna taka mała fantastyka mi się w głowie ruszyła i też myślę, że może bym coś z tego zrobił. Także to tak. Traktuję typowo jako przyjemność. Ja, to jest dla mnie przyjemność. Ja po prostu nie robię tego, żebym tam jakieś zarabiał. Jeżeli ktoś kupi, fajnie, nie kupi, popatrzy, oko zawiesi, uśmiechnie się, też super.